Co znaczy VIP, very important person? Bardzo ważne osobistości. The best drummer in Illinois. Witamy bardzo serdecznie, Jarek Łukomski. Czy to się różni czymś, na przykład ten tutaj bębenek, od tego bębenka? Tak, oczywiście. Każdy bębenek ma swoją nazwę. To akurat jest werbel. Przede wszystkim każdy perkusista, który zaczyna naukę gry na perkusji, powinien zaczynać zawsze od werbla. Jeżeli człowiek idzie, uczeń idzie do szkoły muzycznej uczyć się na zestawie, no to minimum 2 lata musi poświęcić na właśnie ten jeden bębenek, który się nazywa werbel. Jarek, czy możesz uderzyć to i zademonstrować, jak to... Bez werbla się nie obejdzie. Perkusja musi mieć werbel, tak? Musi być. To jest specyficzny instrument, dlatego że on posiada jeszcze spod spodu takie sprężynki, którymi regulujemy tonację, tak, wysokość dźwięku. A co to jest? Jak to się nazywa? To jest hi-hat potrzebny do utrzymywania. Jak? Co? Hi-hat, tu masz napisane. Hi-hat, tak. Proszę zbliżyć nazwę. Hi-hat. Odpowiedzialny jest za utrzymywanie rytmu w trakcie solówki na perkusji. Trzyma sobie cały czas tempo. Dwa najważniejsze elementy w perkusji? Wszystko jest ważne, wiesz, wszystko jest ważne. Stopa tak samo jest ważna, prawa. Widzisz, uderzenie to jest najniższy dźwięk w bębnach. Jarek, zanim dojdziemy... Któremu jeszcze wspiera w całym zespole gitara basowa. A zanim dojdziemy do następnych pytań, możesz użyć werbla, hi-hatu i stopy? Oczywiście. I coś zagrać? Oczywiście. Jak długo grasz na perkusji? Sporo. Nie będę się zdradzał, ale od maleńkości, wiesz. Kiedy to się... prawda, że urodziłeś się mając już pałki w rękach? Czy skąd to się wzięło u ciebie? No pałkę to... z pałką się urodziłem. Bez insynuacji, proszę. Ja przypuszczam, tak, że teraz dziewczyny mają niezły ubaw z nas i z tych pałek, ale pokaż może pałkę, o jakiej pałce mówimy oczywiście, tak? Tak, to zależy, no każdy sobie wybiera według gustu i grubości. Jak pod ręką leży, wiesz. A to ma znaczenie? Oczywiście. Grubość pałki? Oczywiście. Niektórzy jazzmeni grają na przykład cienkimi pałkami. Jarek, a umiesz tak zrobić pałkami, tak pokręcić, tak jak to się robi? No tak, tak w zależności jak to potrafi, wiesz, no, ja akurat tak potrafię. Znany jesteś z tego, że podczas gry czasami zdarza ci się nawet koszulkę zrzucić z siebie, klata przed publicznością, pałkami też podrzucasz do góry? To zależy w jakiej muzyce, wiesz, bo jeżeli grasz spontaniczne kawałki, na przykład podkłady muzyczne dla wokalistek, popowej, wiesz. Jaką ty muzykę grasz? Różną, przeróżną. Staram się słuchać wszystkiej muzyki i wszystko grać, wiesz. Czy możesz tak zademonstrować po troszku z każdego stylu? Oczywiście mogę nawet zacząć od polki, wiesz, albo od tanga, walca. To prosimy bardzo. Wielki popis, Jarek Łukomski, dzięki, VIP!